Witajcie przyjaciele, jesteśmy dzisiaj tutaj, żeby wam włączyć słowo życia. Jesteśmy tutaj, żeby wam mówić o tym, że Chrystus naprawdę jest realny, że to nie jest jakaś popierdółka religijna, że to nie są przykazania, że to nie jest zasługiwanie. Chcę ci powiedzieć o tym, że ja realnie go poznałem. Ja myślałem, że Chrystus to jest jakaś pusta religia. Ja myślałem, że ja muszę swoimi uczynkami, swoim dobrym życiem coś zapracować na niebo, ale dzień się temu realnie do niego zawołałem, powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie, bo ja nie daję sobie rady. Przyjaciele, tam na trzy Golgoty wszystko się wykonało, wszystko się wykonało i ty możesz być sprawiedliwym człowiekiem przez przyjęcie tego, co zrobił Jezus Chrystus za trzy Golgoty. Niesprawiedliwość poprzez to, że jesteś porządny, niesprawiedliwość poprzez to, że robisz dobre rzeczy w życiu. Ten świat jest przeciągnięty tym, że musisz coś zasługiwać, że musisz coś otrzymać, żeby ty zapłacić za coś, żeby coś zatrzymać, otrzymać, ale Jezus Chrystus na trzy Golgoty właśnie to zapłacił za twoje życie, to tam na trzy Golgoty wszystko się wykonało i dzisiaj możesz mieć życie wieczne. Każdy człowiek, który chodzi po tej ziemi, jest człowiekiem martwym duchowo, jest człowiekiem martwym w duchu i dlatego dzisiaj wam głosimy to, że musicie poznać realnie Jezusa, że potrzebujecie realnie go sobie się podwieźć, spotkać się w waszym życiu. Chrystus, on jest prawdą i wszystko to, co poza nim, jest kłamstwem. I dzisiaj możesz przyjąć jego ofiarę, tam na krzyżu Golgoty. Właśnie on w twoim miejscu umarł i dzisiaj możesz być sprawiedliwym człowiekiem. Nie musisz nic więcej robić, wystarczy, że uwierzysz, wystarczy, że uwierzysz. Jest Chrystus, on jest potężnym, wielkim Bogiem. To nie jest mała Boża, to nie jest religia, żadna religia, żaden sakrament nie jest swoją ratą z twojego życia. Ale dzisiaj mówimy wam o prawdziwym życiu, o życiu, którym jest Chrystus, który wyswobodził nas i może wyswobodzić twoje życie. Dzisiaj masz być wolnym człowiekiem, nie musisz chorować, nie musisz mieć depresji, nie musisz być człowiekiem uzależnionym od alkoholu i nikotyny. Możesz być wolny, jeżeli tylko chcesz, to cofaj się dzisiaj do niego, powiedz: Jezu, nie znam ciebie, nie wiem, kim jesteś, ale przyjdź w swoje małe życie. On przyjdzie wtedy, jeżeli potrzebujecie uwolnienia od demonicznych sił, to przyjdźcie tutaj na to miejsce, położymy swoje święte ręce i zostajesz uzdrowiony, zostajesz uwolniony. Jeżeli masz jakąkolwiek chorobę, to przyjdź tutaj na to miejsce, tam na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus rozchorował się każdą twoją chorobą i dzisiaj masz być zupełnie zdrowy, dzisiaj bądź zupełnie wyswobodzony, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, nie czekaj na jutro, jeśli dzisiaj podejmij tę decyzję, podejmij decyzję, jeśli dzisiaj pojednasz się z żywym Bogiem, uznaj go jako swojego Pana i Zbawiciela, Sakata Raba Sadurosu, Raba Szukana Dynama Sadurosu. Jeżeli jesteś osobą, która ma chore serce, która lekarze ci powiedziała, że nic z tobą nie będzie, że zostało ci kilka lat życia, to wiedz o tym, że to jest nieprawda. Jeżeli chcesz, żeby twoje serce zostało uzdrowione, to przyjdź tutaj na to miejsce, położymy swoje święte ręce, zostajesz uzdrowiony. Salowa Sara, Rebe Szej, Rimbrienda Eros. Jeżeli jesteś osobą, która od 3 lat zmaga się z depresją, chodzisz do lekarza, ale nie wiesz, jak sobie z tym poradzić, to wiedz o tym, że nie musisz być chory, nie musisz być zdemonizowany, masz być wolnym człowiekiem, przyjdź tutaj do nas. A jeżeli się wstydzisz, to daj swoje pokoju, zawołaj do Jezusa, powiedz jego: Jezu, nie znam ciebie, nie wiem, kim jesteś, ale chcę cię realnie poznać, chcę cię realnie doświadczyć. Ty możesz tego doświadczyć w swoim życiu, możesz doświadczyć, realnego spotkania z żywym Bogiem. Wystarczy to twoja decyzja, twoje zawołanie, zawołanie ze swojego serca: Jezu, nie znam cię, ja tak zrobiłem, nie odnoszę zwycięstwa w swoim życiu. Jestem człowiekiem odrodzony z Bożego Ducha i ty też tak masz mieć, możesz być wolny, możesz być zaopatrzonym i dzisiaj jesteśmy tu, a i Królestwo Boże przybliżyło się do was. Podejmijcie dziś decyzję, pojednajcie się dziś.